co to jest system partii takiej, 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 takiej i na pniu, jak wybory się zbliżają, zawsze jakaś tam powstanie. To jest nic innego jak ideologiczne podzielenie ludzi, żeby się różnili na sposób, że dzisiaj głosuję na ciebie, bo ty gadasz tak, jak mi się podoba. Ale jak cię wybiorę i ty do Sejmu pójdziesz, to już ty przestajesz gadać tak, jak mi się podobało, bo ty musisz szukać koalicji, żeby uczynić z tym, którego gadanie mi się nie podobało, jakiś związek, żebyś miał profity z tego, że jesteś w Sejmie. System parlamentarny tak, jak funkcjonuje. Połączenia ludzi, czy inaczej rozbicia ludzi ideologicznie, czyli różnimy się co do pewnych fix idei, jest nieustannym wprowadzaniem społeczeństwa w nienawiść, żeby wyborcy bloku PO nienawidzili wyborców bloku PiS. Wyborcy bloku PiS nienawidzili wyborców bloku PO. Nad tym wszystkim będą inni, którzy niby zachowują jakiś dystans, natomiast zawsze jednymi i drugimi musi, albo inaczej, napędzany jest mechanizm nienawiści, którym ktoś zarządza. Nienawiści, żebyśmy się nienawidzili. Te gęby, które wiszą przez tygodnie na ulicach, są po to, żeby w człowieku, każdym człowieku, który chodzi, nieustannie podsycać. Tego lubię, tego kocham, tego nienawidzę. I wszystkiego, co mi się z nim kojarzy. Zwróćmy uwagę, w tym systemie partyjnym, który nas ma rozgrywać na nienawiści. Jedni będą pokazywani, że staruszka będzie mówić, nie jesteś z PiS-u, to się z tobą nie rozmawia, bo się kieruje nienawiścią, ale inni będą zajmować postawę taką arbitrów, ambiwalentną. Oni nawet w te spory nie chodzą, oni na to wszystko patrzą z góry, ale patrzą z góry na sposób taki, żeby jakby zdepnęli. Utworzyć system partyjny, dam kobietom prawa wyborcze, na głupków będą głosowały, bo Korwin już stary, ale Bosak żonę ma. I głupie baby zagłosują na Bosaka. Co wcale nie mówię, żeby głosować na drugiego, tylko pokazuję, jak to działa. Logika nienawiści, tym rządzi logika nienawiści, do której się ktoś nie przyznaje, że nienawidzi wroga, choćby tylko polityczny był, ale go nienawidzi szczerze. A zwróćmy uwagę, jaka jest nienawiść posoborowia wobec katolików od ponad pół wieku.